Gościem naszym dzisiaj jest polski myśliciel, filozof i słynny polski youtuber Wodek Markowicz. Dziękujemy bardzo za przybycie. Kłaniam się nisko. Zazwyczaj prowadzisz wywiady jako prowadzący, to jak się dzisiaj czujesz po drugiej stronie mikrofonu? Tak pół na pół. No bo nie jest to oczywiście pierwszy wywiad mój, ale za każdym razem się tak stresuję, no bo to nie ja kontroluję sytuację, prawda? Nigdy nie wiem, czy czegoś nie palnę i nigdy nie wiem, czy jakby nie dostanę jakiegoś pytania, na które nie będę potrafił odpowiedzieć. Więc... Dzisiaj możliwe, że my się bardziej stresujemy niż ty, bo my jesteśmy bardzo amatorami w dziedzinie prowadzenia wywiadów. Na początku naszej drogi tak naprawdę. wszyscy zaczynaliśmy w łonie matki. No i obserwując twój kanał, bo też dlatego chcieliśmy doprowadzić właśnie do spotkania z tobą i takiego wywiadu, że tak naprawdę jesteśmy fanami, można tak powiedzieć, oglądamy, śledzimy twoje produkcje. Zauważyliśmy, że w sumie od około 2 miesięcy tak naprawdę nie pojawiło się nic nowego i tutaj jest nasze pytanie, czy w takim razie, czy to się wiąże z tym, że szykujesz jakiś większy projekt? Czy... Tak, szykuję taką bombę, nie, można krzyżyk postawić. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, natomiast też z ostatnich nowości to ukryłem swój fanpage na Facebooku, a na YouTubie, na kanale zastanawiałem się właśnie, czy nie postawić takiego krzyżyka i napisać RIP, czyli Rest in Peace. Wiąże się to, ta przerwa, znaczy ta przerwa już któraś z kolei, z dosyć bujnym okresem zmian w moim myśleniu. I przez to, póki ten proces nie zostanie ukończony, a czuję, że on już jest naprawdę na ukończeniu, to nie chcę siać rzeczy, które potem musiałbym wycofywać. Więc tak sobie pozwoliłem nic nie robić. Ale no, na pewno to nie będzie trwało wiecznie, prawda? Zobaczymy, ile to jeszcze potrwa, ale tak jest. Myślę, że już jest na ukończeniu ten proces. I zamierzasz podzielić się tymi swoimi zmianami później? Tak, nie wiem czy na YouTubie, ale jakieś tam ciśnienie, żeby coś z siebie wyrzucić mam. Już mam na pewno mniejsze ciśnienie na zmienianie czegoś. Prędzej bym miał ciśnienie, w sensie świata, prędzej bym miał ciśnienie na przekonywaniu, żeby tego świata być może aż tak bardzo nie zmieniać. Kierując się pobudkami, że takimi szczytnymi właśnie, jak na przykład równość, wolność i braterstwo, jak za rewolucji francuskiej. To na przykład to już mam dość, już mi się nie chce, tak. No właśnie, nawiązując też właśnie do twojego filmu o introwersji, w którym właśnie wspomniałeś, że to jest tak naprawdę, mówiłeś o tym, że to jest najważniejszy dla ciebie temat uświadamiania ludzi na temat tych typów osobowości, na temat tego, kim są. Czy to właśnie jest dalej aktualne i dlaczego ta sprawa tak bardzo cię poruszyła i dlatego czego tak bardzo chciałeś w tym sprawie działać? Wiesz co, poniekąd. Nie wiem, czy bym to tak samo dzisiaj nazywał jak wtedy. Natomiast ta kwestia trochę nieodnajdywania się w świecie i życia wewnątrz bardziej niż na zewnątrz jest dalej dla mnie aktualna. Dlatego ten film był pewnie taki emocjonalny, kiedy tam siedziałem przed tą kamerą i mówiłem. Myślę, że tak samo też pozostaje aktualny dla jakiejś części społeczeństwa, nie całej oczywiście, ale dla jakiejś bardzo. No i tak, no to dzisiaj dalej tak trzymam się tego, że gdzieś tam sprawia mi trudności odnajdywanie się na zewnątrz, dużo łatwiej mi przychodzi odnajdywanie się wewnątrz. No ale tak już człowiek jest skonstruowany, że musi żyć w tym świecie, tym materialnym i siebie coś czasem wydusić. No to tak, no to uczę się tego cały czas. I tutaj nam się nasuwa pytanie o to, jakie masz poglądy na social media. Bo wydaje mi się, że one... Dezaktywowałem konto na Facebooku i zostawiłem Messengera. Takie mam poglądy na social media. Z Twittera usunąłem wszystkie tweety, Instagrama usunąłem wszystkie zdjęcia. Właśnie dzisiaj sobie to sprawdziłem, powiem szczerze. Z Facebooka, zanim go dezaktywowałem, ten fanpage, to też usunąłem wszystko, więc to jest mój... Myślę, że to najlepiej odpowiada na mój pogląd na social media. Polecasz to każdemu introwertykowi? Czy nie polecam nikomu. Jeśli ktoś ma taką ochotę, to czemu nie? Natomiast ja zauważyłem, że mi to gdzieś zżerało nie tyle czas sam sobie, tylko... to jest tak, jakbyś miał cały czas obok siebie taką kulę z cukierkami. I musisz sam siebie non-stop stopować, żeby po te cukierki nie sięgać. Możesz to robić, ale to jest trudne, lepiej to po prostu wyrzucić. Bo wtedy nie musisz walczyć sam ze sobą wewnętrznie za każdym razem, żeby tam nie wejść, żeby nie klikać. A teraz nie muszę, bo nie ma, więc tak.
ale czy uważasz jeszcze w kontekście tak naprawdę młodych ludzi, czy te social media naprawdę tworzą aż taką presję na nich, czy jak gdyby tutaj w kwestii tego, że jest aż dla nich aż tak ważne pokazywanie się w tym świecie, że aż zapominają czasami o istnieniu w tym świecie jak gdyby realnym, fizycznym, czy według ciebie to jest bo twoje kroki są już drastyczne troszeczkę, jeżeli o to chodzi, no prawda, wszystko, wykasowanie wszystkich takich... Tak, gilotyna, zgodnie z tak jak wcześniej wspomnianą rewolucją francuską, ciąć głowy hierarchów, aż żeby się krew lała. Wiesz co, nie, ta teza tutaj twoja wydaje mi się już dosyć powszechna. Myślę, że masę ludzi już w ten sposób myśli. Ja się bardziej boję tych konsekwencji tak długoterminowych społecznych tego Facebooka. To, że tam ludzie chcą się pokazać, to myślę, że to było zawsze w człowieku. Teraz może się tak uaktywniło troszeczkę bardziej. Nie wiem, wiesz co, nie mam jakiegoś jednoznacznego stanowiska w sprawie social mediów. Może, wiesz, pewnie zawsze chodzi o jakiś balans, jeśli tam sobie wejdziesz raz na jakiś czas, to się nic nie dzieje, ale jednak większość ludzi nie wchodzi raz na jakiś czas, tylko większość ludzi siedzi w tym dosyć mocno i też nie zanosi się na to, żeby to się zmieniło. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o social media typu YouTube, to już inaczej. No, w sumie może do Facebooka dałoby się to samo zastosować, ale YouTube przez to, że ludzie mogą się wymieniać swoimi poglądami, to jest life changing, że nie jesteś uzależniony od propagandy reżimowej, tego co ludzie chcą, żebyś myślał, tylko możesz rozmawiać z innymi, to jest super. Oczywiście, no to może mieć negatywne konsekwencje, pozytywne, ale dla mnie myślę, że miał więcej dobrego niż złego. A jakbyśmy teraz przeszli do takich bardziej personalnych kwestii, oczywiście, jeżeli... To zobaczymy, bo gdzieś ta granica musi być postawiona. Jasne, prawda? Tak. Czy mógłbyś nam przybliżyć swoją drogę tak od lat nastoletnich, na przykład klasy w liceum, profil, czy liceum, do którego uczęszczałeś, jakieś przeprowadzki między Warszawą, Krakowem? Nie, no nie była przeprowadzki. Nie było? Bo w Warszawie nie mieszkałem nigdy. Karol jest w Warszawie. Mnie do Warszawy nie ciągnie. Prędzej mnie ciągnie na wieś na przykład. Myślę, że tam bym się lepiej odnalazł. Nawet jeszcze dalej od Facebooka by było. Bardziej od jakichś przewrotów społecznych. Myślę, że to się zawsze zaczyna w miastach. A ja nie mam siły do takich rzeczy. Więc ale chodziłem w liceum, byłem na profilu MatInfo i to mnie też zastanawia, bo humanistyczne podejście do życia było mi zawsze bardzo obce. I z polskiego miałem najgorszą ocenę ze wszystkich, bo na koniec 3 dostałem. Nie bolało mnie to specjalnie, bo nigdy nie wiązałem swojej przyszłości z jakimkolwiek humanizmem właśnie. WOS mnie nie interesował. Wiedzą o sztuce mnie nie interesowała, muzyka mnie interesowała w sumie, ale to dlatego, że to wiąże z matmą dla mnie. A teraz jest totalny przewrót. Polityka mnie bardzo interesuje, sprawy duchowe mnie bardzo interesują, sprawy społeczne mnie niesamowicie interesują. Wszystko się powracało. A do którego liceum uczęszczałeś? No do jedynego w Robczycach liceum, czyli LO w Robczycach. To jest jedno LO, jest zespół szkół technicznych i chyba tyle. Chyba tylko technikum i LO. A na Stefin co było potem? Jaki profil studiów? Stosunki międzynarodowe na jeszcze wtedy Akademii Ekonomicznej. Za mojej kadencji to się przemianowało na Uniwersytet Ekonomiczny. I tam stosunki międzynarodowe, o dziwo, właśnie studiowałem. Tylko że wtedy znowu nie interesowało mnie to w ogóle. Przeleciałem przez te studia niestety. Nie ucząc się. Skąd wybór po klasie matematyczno-informatycznej? Brad był na tym samym kierunku i ja jako jeszcze totalnie niewyrobiony umysł nie miałem zielonego pojęcia na temat czegokolwiek w życiu, więc poszedłem za bratem, bo mówił, że jest okej, ludzie są spokojni i tak dalej.
A jak to później wpłynęło na twoją dalszą drogę? Czy twierdzisz, że mimo wszystko, mimo tego, że nie mówisz, że cię to nie interesowało, to czy dały ci coś te studia? Czy według ciebie zmieniły coś na lepsze? Czy warto było na nie iść? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że już jak skończyłem studia, miałem 2-3 lata, bo skończyłem na licencjacie. I na dobrą sprawę dopiero teraz mógłbym coś studiować świadomie. I co byś studiował? Cholera wie, no właśnie tyle rzeczy mnie interesuje. Może historię? Nie, no tak strzeliłem. No bo teraz głównie sprawdzam, co się działo na świecie przez ostatnie 2000 lat, żeby zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. Nie wiem, no tak jak mówię, polityka mnie bardzo interesuje, historia, coś w tym kierunku. A kiedy i czy... Ale też w sumie zastanawiam się, może coś ze szkołą filmową, bo żeby mi się przydało nabrać doświadczenia od ludzi, którzy mają pojęcie o tym, a nie oglądanie tutoriali na YouTubie. No i się spotkałem z taką opinią, powiem szczerze, że właśnie tak naprawdę, żeby iść do filmówki, to najlepiej już mieć jeden kierunek za sobą i powyżej 35 lat. Znaczy, wiesz co, pewnie wiąże się to z tym, że musisz, jeśli chcesz robić filmy, to dobrze by było umieć wiedzieć, o czym chcesz powiedzieć. To prawda. I może to z tego wynika, bo na pewno jest dzisiaj w szczególności z tym, że każdy może kręcić filmy i wrzucać je na YouTube'a. Okej, mamy dużo filmów, ale co z tego wynika? Tak samo każdy dzisiaj ma głos w social media, ale co z tego wynika? No nie wiem właśnie, czy coś z tego wynika. Może po prostu się robią takie te tak zwane te komory. Te, bańki. Nie, echo chamber, jak nie wiem, jak jest. Nie wiem, jak to. Jest to tłumaczone na polski, no że ludzie. No nieważne. Nieważne. Kropka. A obecnie czym się zajmujesz? Pracujesz? Czytaniem. No, czasem robię filmiki na zlecenie. Czasem teraz będę prowadził takie targi pracy. Ale głównie od rana do wieczora czytam. Co aktualnie czytasz? Aktualnie czytam na przykład wczoraj kupiony tygodnik do rzeczy. To tak na książki pana Stanisława Michalkiewicza. Pozdrawiam serdecznie. Czy w twoim życiu były jakieś książki, które znacząco wpłynęły na właśnie zmiany twojego myślenia? Bo sam mówiłeś właśnie o tym, że miałeś takich zmian wiele, więc podejrzewam... No, od razu możemy... najbardziej jaka książka wpłynęła na moje myślenie, to Biblia. To Pismo Święte. To myślę, że to tak najbardziej wpłynęło na moje myślenie. Ale oczywiście tych różnych innych filozofów życiowych było sporo. Już kurczę, nawet jakbym miał zacząć wyliczać, to by się tego naroiło. No, myślę, że to najbardziej. A potem wszyscy ludzie, którzy w pewien sposób podpisują się pod tym, co mówi Biblia i co mówi właściwie Kościół katolicki, bo dzisiaj wyznań jest tyle, że można by się w tym wszystkim pogubić. Ale tak zauważyłem, że najczęściej po głowie dostaje właśnie Kościół katolicki i mnie to tak boli, uwiera mnie to, bo widzę właśnie dużo tych ruchów ostatnio, które jakby za cel sobie stawiają niszczenie Kościoła katolickiego i mnie to martwi. Przeszedłeś drogę przez nie jedną, a kilka tak naprawdę religii. To były tak naprawdę tylko one religie? Długo nie, znaczy religie. No to myślę, że to były bardziej takie nurty filozoficzne jakieś takie, bo to było tak, że idziesz przez życie dosyć płasko, to znaczy przez taką... I nagle w momencie odkrywasz, że coś tam w środku w tobie gra. Jakieś tam resztki pozostawionego sumienia się odzywają i dźwięczą. No i człowiek na początku nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić, bo nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego i to sumienie, co tam dźwięczy, ono znacząco wpływa na odnajdywanie się w świecie i decyzje podejmowane. Na przykład tego nie chcę już robić, to chcę robić, tak to już mi, coś mi tu nie gra, tu się coś rozjeżdża, tu czuję jakiś fałsz, tu nie, to i tak dalej. Tak, what the fuck, nie? Czemu to nie może być takie proste? No i tak zacząłem szukać po trochu wszystkiego. Myślę, że dużo ludzi dzisiaj tak szuka po trochu wszystkiego. Szukanie też jest w modzie, bo jak już znajdziesz, to już jesteś zamknięty, szczelny, nie da się z tą gadać, jesteś radykałem i tak dalej. A dopóki poszukujesz, to jesteś wiecznie ciekawy i gdzieś tam i tak dalej. Wiesz, może zmieniać płaszcz, prawda?
No i to mnie męczyło, to zmienianie płaszcza, bo to było tak, że i to nawet, wiesz, wywiady w tym okresie dawałem i już tak, to już jest na pewno to już mam, to już znalazłem odpowiedzi. I potem to zauważysz, że to jest nietrwałe i sam siebie oszukujesz i starasz się przekonać, że to jest trwałe i myślisz, że jak przekonasz wystarczająco silnie nie tylko siebie, ale też innych, to to się stanie prawdziwe. No ale to się tak nie stało niestety. No, a jakie to były? No nie wiem, myślę, że dużo było Ligi Wschodu, dużo było niestety takich, ale nawet okultystycznych rzeczy z jakimś panem Alisterem Crowley na czele. Miałem taki epizod, w którym myślałem nawet, że satanizm nie jest zły, no bo przecież bierzesz odpowiedzialność za siebie, jakby to jest takie oczywiste, no to... No nie. Byłeś w jakichś sektach? Nie, wiesz co, dlatego, że jestem taki towarzyski, więc prędzej się zamknę sam w sobie i nawet nikomu o tym nie powiem. Może nawet lepiej byłoby być w tych sektach, bo byś zobaczył tych ludzi, jak to są ludzie, nie? A tak to ci się wydaje, że pozostajesz wszystkie rozumy sam i doszedłeś do jakiejś prawdy sam. Jakieś właśnie gnostyczne nurty chrześcijańskie, czy nawet z islamem, oni mają taki mistyczny, sufiści się nazywają, czyli takie wnikanie głęboko w materię rzeczy, czy kabała żydowska, no to wszystko to jest, no a się odnalazłem w kościele katolickim. A dlaczego? Myślisz, że to przez to, że pochodzi z Polski, to... że to jest popularne? To nie. Znaczy może, no ale nie wydaje mi się. Ja bardziej uważam, że jak ktoś będzie szczery sam ze sobą i będzie szukał wystarczająco długo, to tam skończy. Takie jest moje zdanie. Oczywiście mogę się mylić, ale to dzisiaj już jest pełno ludzi, którzy się wypowiadają i się mylą, więc nie byłoby to nic strasznego. Natomiast, wiesz co, no... Jakby to opowiedzieć, tak żeby... Trudno się o tych sprawach rozmawia, prawda? Ale myślę, że głównie chodzi o bycie szczerym, turbo szczerym, mówiłeś. No i tak, no nie wiem, no, może nie jestem odpowiednią osobą do opowiadania o tym. I te inne religie, które zwiedzałeś, tak kolokwialnie mówiąc, One tego nie dają. Nie, one w ogóle tego nie dają. One dają ci taki płaszczyk przekonania, że jesteś uduchowioną osobą. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że nie jestem religijny, ale jestem uduchowiony. To znaczy, myślę, że to już jest taki etap, że odkrywasz, że istnieje coś innego niż świat materialny. To już jest dobrze, bo komuniści nawet w to nie wierzyli, ale no... Tak to wygląda, że jak już ktoś się zorientuje, moim zdaniem, że oprócz świata materialnego jest jeszcze duchowy, to w tym duchowym jest pierdyliard, może nie zagrożeń, ale takich krętych ścieżek, które donikąd nie prowadzą i wydaje ci się, że idziesz gdzieś, ale tak naprawdę kręcisz się w kółko. I potem dochodzi, no już tu byłem, no jakby to nie to, no jak czuję, że coś tu nie gra. I to jest właśnie takie, Kościół katolicki dużo o tym mówi, nie? Tylko że jak oni o tym mówią, to ci się wydaje, że cię straszą, że to jest takie zacofanie, to jest takie, oni są tak zacofani, że po prostu, że masakra, no. Nie wiem, może to jest mój taki naturalny... To nigdy nie posłucham, że nikt mi nie powie, co jest dobre, ja sam do wszystkiego dojdę. No to doszedłem do tego, że się zgadzam z tym wszystkim, co mówili. Że... A ile trwała taka ścieżka? Łącznie? Znaczy ona cały czas trwa i myślę, że będzie trwała jeszcze długo. Ale tak łącznie... Myślę, że około 3 lat. Wiesz, myślę, że ważnym jest też to, że każda sprawa, każde pojęcie, jakaś sytuacja, rzecz widziana z różnych perspektyw, jest tak naprawdę zupełnie inna i właśnie to, że jedna osoba dojdzie do takich, a druga do innych wniosków, no to i właśnie tak jak właśnie przed chwilą mówiłeś, że później zamyka się w tym swoim światopoglądzie i już tak naprawdę zwalcza każdy inny, to jest bardzo właśnie częsta praktyka i czy według ciebie jest jakiś taki sposób, może trochę temu zaradzić, żeby patrzeć szerzej i mniej faktycznie oceniać tak, te rzeczy, a bardziej... Oczywiście, to się znowu wiąże z... Tak. To się znowu wiąże z tym, żeby być bardzo szczerym wobec siebie samego. To znaczy, jeśli mówisz coś i czujesz, że kłamiesz, że to nie jest prawdziwe, to bądź szczery wobec siebie. Nawet jak już to powiesz, wrócisz do domu i tak już... No nie wierzę w to, co powiedziałem. Jakby to nie wydaje mi się do końca prawdziwe. No to być szczerym z tym, a to jest trudne, no bo wtedy musisz przyznać, że się na przykład wygłupiłeś, że ten, już łatwiej trwać i iść w głupotę niż się przyznać.
A druga rzecz to jest być otwartym na krytykę. To znaczy dzisiaj znowu jest, znaczy znowu już pewnie któryś raz, taki nurt zamykania się właśnie w tych takich, że mi nic nie można powiedzieć, że liczy się tylko to, żeby się nie krzywdzić nawzajem. A nie da się tak żyć, bo jak ja powiem ci coś, z czym się nie zgadzasz, to ciebie to może powinno nawet zaboleć wewnętrznie. I dzisiaj jest właśnie taki nurt prześladowania osób, które wytkną ci twój błąd, bo to jest nienawistne i to jest nieprzystoi, tak? I to nie dąży do tego celu, żebyśmy się wszyscy trzymali za rączki i mówili, że jest super. Więc to bym zluzował. A to się też pewnie nie stanie, tylko dlatego, że tak powiem, ale no, to mnie też martwi. Taka próba zakładania kagańców sobie nawzajem w celu budowania nowego, lepszego świata, gdzie nikt nie może powiedzieć nic brzydkiego. Więc za 30 lat myślę, że będzie dużo gorzej niż jest dzisiaj. Więc cieszmy się, póki jeszcze jest dobrze. Wtedy trzeba będzie wszyscy na wieś się wyprowadzić. Znaczy wtedy będzie tak samo, jak było za komuny, to znaczy ludzie będą mówić sobie te rzeczy przy stole sami, ale w telewizji nikt nie będzie mógł tego powiedzieć. Już dzisiaj w sumie tak jest. To znaczy możemy sobie tak gadać, ale jak tylko by to wyszło na jaw, to byś na przykład stracił pracę. No dzisiaj w sumie już tak jest, no nie? Ale to będzie postępować. Tak. Prognozujesz taką dystopię? Oczywiście. Za ile? No tak jak mówię, no za 30 lat na pewno, ale znaczy jeśli nie będzie wojny jakiejś strasznej, czego też nikomu nie życzę, ale no... Może nawet za 10 lat. 10 lat to dosyć szybko mimo wszystko. No, niestety. No. Trzeba będzie uciekać gdzieś. Ty już mówiłeś, że obrałeś kierunek, czyli wieś, tak? Tak, ale też właśnie nie jestem za tym uciekaniem jakoś tak strasznie, wiesz, bo też tak sobie myślę, no kurde, okej, no to widzę dużo tych złych rzeczy, które się dzieją na świecie, one do czegoś doprowadzą, nie będzie fajnie, no ale uciekać to jest też takie tanie. Ale właśnie z drugiej tanie. Strony staranie się tworzyć jak gdyby te dobre wartości, czyli właśnie mówić o tych rzeczach, czyli właśnie promować to. Ale ja nie mam wrażenia, żeby to coś dało. To znaczy ja mam wrażenie, że ludzie jak właśnie mogą się zbuntować, to się zbuntują i to, że ktoś ich ostrzega przed tym, to nie sprawi nagle, że ach, kurde, faktycznie, on ma rację, to nie róbmy tak. Więc jak będą tacy ludzie, jak ktoś będą, jakby, no nie idźmy w tę stronę, to i taki walec przejedzie. No tak, no, ale z drugiej strony chodzi mi tutaj o to, że sam mówiłeś, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że nie będzie już takich przykładów w telewizji, że nie będzie na kanałach szeroko dostępnych, tak naprawdę nie będzie tam, gdzie ludzie będą mogli to zobaczyć, nie będą mogli tego zobaczyć. I chodzi mi o to, że mówienie o tym, wplatanie tego właśnie w tą rzeczywistość medialną, jak gdyby gdy to upadnie, no to dopiero wtedy stanie się to, o czym mówiłeś, więc czy nie warto o to walczyć? Chyba muszę wierzyć, że warto o to walczyć, ale właśnie czasem się borykam z takim defetyzmem, więc... Bo też z drugiej strony, tak szerzej na to patrząc, to bunt składa się z ludzi, którzy... Każdy z nich podjął decyzję o tym, że jednak warto walczyć, a nie uciekać. To może jednak też czujesz w sobie, że lepiej się włączyć? No, właśnie no tak, tylko u mnie przez to, że ten proces nie jest jeszcze skończony i na pewno ja się umacniam w tej wierze z dnia na dzień. Utrudnia mi to bardzo proces, który ja nazywam, znaczy to jest jakaś tam moja słabość, potrzebą akceptacji, bo im więcej masz opinii takich jak ja, tym mniej masz kolegów. I przez to jak jesteś taką osobą, która chciałaby być lubiana przez ludzi, no to utrudnia ci to postępowanie w tym kierunku, żeby mieć takie opinie. No bo widzisz, no kurde, mam do wyboru, albo być szczerym z tym, co mi się wydaje prawdziwe, albo stracić kolegę. No ale z drugiej strony, jeśli mam stracić kogoś, kogo nie interesuje, no to co to tak, no i tak dalej, no ale to jednak za każdym razem bycie tam wyśmiewanym, czy jakieś tam oszczercze komentarze, szydzące komentarze, to mnie tak trochę dotykają, już coraz mniej, a jak już się tak stanie, że już w ogóle, no to powiedz na ten temat bez... takiego kajania się i chowania się w sobie, że o matko. Właśnie takie komentarze to się spotykają najczęściej przez kwestie wiary, czy jakieś inne twoje? Znaczy teraz przez to, że mało publikuję, to nie, mówię tu bardziej o takich rozmowach face to face, nawet z bliskimi. Więc tak, no ale to pewnie jest jakiś nieunikniony proces wyrabiania własnej opinii niezależnej od reszty. Tak, natomiast też mam taką uwagę, że wydaje mi się, że bardzo mi pomogło to, że dostawałem w pewnym momencie dużo krytyki na swój temat.
I że mimo, że to było straszne przeżycie, na przykład, wiesz, bo mogłem stwierdzić, a nie czytam tego, to są hejterzy, tak jakby mówisz, przebić się... komentarze jakieś? Tak, komentarze, tylko przebić się przez tą jakby taką trochę iluzoryczną ścianę tego strachu, że dowiem się czegoś strasznego o sobie, to bardzo pomogło. Bo potem jak czytasz coś innego, po pierwsze tak, nic ci się nie stało, nie zginąłeś, nie zabiło cię to. Być może ktoś ma rację i możesz się czegoś nauczyć o sobie. To jest dokładnie to, co mówiłeś, żeby być szczerym z samym sobą. Tylko to jest strasznie trudne, nie? To jest jak, wiesz, jak walczenie z samym sobą. Co właśnie jakieś konkretne sytuacje, czy to jest jakiś konkretny film, czy mówisz o czymś takim, co było takim ważnym punktem? Ważnym było na pewno wywiad u Łukasza Jakubiaka, bo tam byłem już taki trochę świrnięty, tak mi się wydaje. I kilka ludzi to wytknęło, nawet sporo. I podświadomie wiedziałem, że mają rację. Ale to było właśnie tak straszne i bolesne dla mnie, że długo mi zeszło, żeby w ogóle wejść, kliknąć, poczytać i tak... Mają rację, no. A co jeszcze wpływa na kształtowanie się twojego światopoglądu i jeżeli masz szerszą opinię na ten temat, co wpływa na kształtowanie się światopoglądu ogólnie młodych ludzi, ogólnie ludzi tak naprawdę? Ogólnie młodych ludzi rzeczy? Niewiedza i brak szacunku dla autorytetów, ale takich autorytetów właśnie, bo dzisiaj autorytetami są nie ci ludzie, co mają być autorytetami. Okej, no to mają autorytety, tylko to są złe autorytety, okej. No to, ale nie wiedza głównie. Myślę, że głównym moim problemem, dla którego tak długo mi zeszło mieć jakieś stanowisko wobec świata, było to, że tak na dobrą sprawę nie chciałem się dowiedzieć, jaki jest świat, bo ważniejsze było tam wszystkie te rzeczy. Załóżmy, nie jesteście super religijni. Zakładam, niepotrzebnie, tylko zapytam, bo nie chcę tu szarżować. Załóżmy, że, znaczy ja w to wierzę, ale załóżmy, że są grzechy, które tam człowiek robi albo nie robi. Więc moim zdaniem, jeśli ktoś robi te grzechy, czyli tam na przykład, nie wiem, skupia się na przyjemnościach, czy skupia się na robieniu tam kariery, czy jakieś tam rzeczy, to one mu utrudniają poznanie rzeczywistości takiej, jakiej jest. Po prostu oślepiają go, że widzi tylko ten wyrywek i tak, tylko to... Na przykład jak zobaczysz dziewczynę i myślisz o tym tylko o tym, żeby uprawiać z nią seks, no to nie widzisz przecież świata reszty, tylko to cię oślepia, więc grzech oślepia po prostu. Więc jak się zacząłem nawracać, no to zacząłem się pozbywać tych wszystkich rzeczy. No i to się zaczęło jakoś tak wtedy więcej czasu robić na inne rzeczy, żeby poczytać o czymś. Jak człowiek zacznie czytać, to nie jest tak, że wiedza na temat świata jest jakoś specjalnie trudna, tylko myślę, że trzeba chcieć ją poznać. I nagle się okazuje właśnie, że wszystkie te rzeczy, które mi wymawiano, że są spoko, jak właśnie rewolucja francuska, że oni się tak zbuntowali, poderwali już, byli tak uciskani i nie chcieli dłużej. To jest taka ściema, nie? I potem się dowiaduje, że tak naprawdę skończyło się na tym, że pościnali ludziom głowy. Zrobili przewrót i objęli władzę. A tak samo z... Ach, kurde, nawet nie chcę wchodzić na te tematy, nie? Po prostu głupio mi dzisiaj przyznać, że tego nie wiedziałem kiedyś. Więc myślę, że niewiedza. I brak takiej... szacunku do autorytetów mam na myśli starych. Na przykład nie czytamy dzisiaj książek, które coś mówiły o nas i o świecie sprzed 100 lat. Na przykład Stefana Żeromskiego. Myślę, że jak czytamy, to tak za karę, żeby dostać ocenę w szkole, czy Dostojewskiego. System edukacji kształtuje nasze to czytanie, bo tak naprawdę sprowadzamy to do takiej podstawowej wiedzy na temat tego, co było w lekturze, przyswojenia i zdania testu tak naprawdę. Nie ma tutaj tego szerszego zrozumienia. Tu tak naprawdę mówimy o tym w niektórych szkołach na przykład dzieją się takie rzeczy, że w lekturze to, co jest najważniejsze, to na przykład wymienić jakie wino było pite podczas Pana Tadeusza, podczas... To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby opisać wszyscy ci wielcy literaci, pisarze opisywali rzeczywistość. Często pokazywali tą niepodległą stronę Polski. Albo przynajmniej chcieli pokazać. Dużo można się mądrego dowiedzieć czytając ludzi, którzy publikowali w gazetach felietony sprzed 50 lat, sprzed 100 lat. Ja też nie chciałbym się usprawiedliwić i nie chciałbym tak drastycznie i negatywnie oceniać całego naszego pokolenia, bo
Na pewno są wśród nas ludzie, którzy i są dużo bardziej ogarnięci od tego, co mówię, i nie mają tych naleciałości, o których tutaj mówię, no ale podejmuje się jakieś takiej analizy, obserwacji tego, co widzę. A chciałem się jeszcze tutaj zapytać, bo prawda, rozmawiamy o książkach, o czytaniu. Jest taka teza i chciałbym się zapytać Ciebie, czy jest według Ciebie trafna, czy napisanie książki, dzięki napisaniu książki można dowiedzieć się więcej niż dzięki przeczytaniu, z Twojej perspektywy, bo... O sobie? Znaczy to pytanie, no bo może się dowiedzieć o sobie po napisaniu czegoś, bo jak coś zrobisz i postawisz to przed sobą, no to widzisz w tym właśnie być może fałsz. Ale o świecie nie. Myślę, że o świecie się lepiej dowiadywać od ludzi, którzy coś się znają na tym świecie. Jakie są najlepsze takie według Ciebie sposoby na poznawanie samego siebie? Jest to modlitwa, właśnie pisanie książki? Modlitwa i proszenie o to, żeby poznać lepiej samego siebie, bo też ja nie chciałbym propagować takiego poznawania samego siebie. Na własną rękę, o tak, na własną rękę. No nie wiem, ja robię tak, że modlę się o to, żeby poznać jakiś, tak się na to mówi, korzeń swojego grzechu, jeśli już tak wchodzimy głęboko. I tak, no to są bardzo prywatne tematy, to nie chcę o tym mówić. Jest jeszcze taka książka, mówiłeś, że dużo czytasz, więc może wpadła w Twoje ręce Ostatni wykład, tytuł. Nie wiem, czy kojarzysz. Coś słyszałem, a co to jest? To jest książka, którą napisał chyba profesor informatyki, który dowiedział się, że ma nowotwór i zostało mu chyba 4 miesiące życia. No, słyszałem. I ta książka to jest to, co chciał zostawić swoim dzieciom, które były bardzo młode. Miały chyba poniżej 2 lat, więc nie były komunikatywne w żadnym stopniu. I on chciał przekazać wszystko, wszystkie reguły, według których żył, żeby te dzieci, gdy podrosną, mogły przeczytać jego książkę i w ten sposób dowiedzieć się wszystkiego, co on swoim dzieciom chciałby przekazać. I co tam było? Trochę to jest też podobne do... pamiętam, że właśnie w tym Shepard's Life twoim też był taki podobny gdzieś tam wątek. To się nie do końca to, ale też było właśnie o książce, chyba, którą napisał ten... Że on tak chciał, żeby to coś zostało po nim? Właśnie, czy... coś takiego mówiłeś, tego co pamiętam. Ale jakoś nie dokończyłem pytania. Że... Jakbyś ty miał napisać taką książkę i nawet nie tyle dla swoich dzieci, co dla jakichś swoich słuchaczy, odbiorców, czy nawet wszystkich ludzi, to jakie byś tam mądrości zawarł? Wiesz co, pewnie właśnie całe nauczanie Kościoła katolickiego, bo wiesz, co ja jeden, żyjący, nawet jak już bym żył 80 lat, mam przekazać, czego ogromne zbiorowisko milionów ludzi żyjących przez 2000 lat, którzy nagromadzili, jakby skupiali się pod jednym systemem mądrości, łącznie z wszystkimi filozofami typu Tomasz z Akwinu. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. W sensie, no gdzie... No, ale... Mogę ewentualnie wskazać palcem, że to. Właśnie, że dziecko na przykład, że to. A druga strona, druga sprawa, że no wiadomo, żeby mimo wszystko lektura właśnie Biblii, przynajmniej na początku jest na pewno dosyć ciężką lekturą, jak gdyby, bo musisz dowiedzieć się na początku, jak z tego korzystać tak naprawdę. Znaczy może tutaj, w tym kierunku, jak gdyby, żeby tu były jakieś wskazówki tego, jak tak naprawdę to odczytywać, bo jest wiele ludzi, którzy odczytują też to, prawda, błędnie, są różne interpretacje, jak gdyby, i tak dalej, więc co ty o tym sądzisz? No wiesz co, mądry Polak po szkodzie, prawda? Więc dla mnie to było tyle łatwiejsze, że ja już mogłem odnieść pewne doświadczenia życiowe do tego, co czytałem. Bo bez jakichkolwiek doświadczeń, no to masz tylko zbiorowisko reguł, które ci mówią, co robić, czego nie robić. Ale wiesz, ale gdzieś tam się to sprowadza do tego, że oprócz tego słuchania tej tradycji, to jeszcze, żeby wyrobić w ludziach przekonanie, że mają słuchać nie siebie, nie drugiego człowieka, ale Boga, który do nich mówi. Więc trik polega na tym, żeby rozpoznać, który z tych wszystkich głosów, które masz w sobie, tą otwartą księgę, która gdzieś tam coś ci tu mówi, gdzieś tam ktoś szmernie, ten ci coś powie, ten jest autorytetem, żeby z tego wszystkiego rozsiać i znaleźć, a to nie jest trudne, bo Bóg nie krzyczy, tylko mówi cicho. Więc myślę, że dobrym sposobem na rozpoznanie tego, co mówi, jest czytanie tego Pisma Świętego. Ale kurczę, no nie jestem na pewno teologiem, żeby rozpowiadać o takich rzeczach ludziom.
To może ten kierunek studiów? Nie wiem, chyba nie, chyba nie. Wydaje mi się za mało, dla mnie, za mało pragmatyczny. A może się mylę, ale żebym chciał jednak coś takiego fizycznego w tym świecie robić. Mieć właśnie swój konkretny zapas rzeczy, którymi się kierujesz, ale coś fizycznego w tym świecie robić. No to jak to jest, bo mówiliśmy jeszcze zanim włączyliśmy kamery o tym, jak ludzie cię kojarzą z bycia myślicielem i to jak jesteś zainteresowany życiem wewnętrznym, to dlaczego teraz mówiłeś o robieniu fizycznym? Bo to jest problem takich ludzi, że z jednej strony stoją w kącie, żeby obserwować i trochę boją się tego świata, a z drugiej strony czują jakąś taką niewyjaśnioną potrzebę dania coś temu światu. Wiesz, znam ludzi, którzy właśnie mają, moim zdaniem, jakiś taki dylemat, żeby przyznać się do tego, co mają w środku, a ja mam dylemat, żeby wyrzucić to, co mam w środku, bo się za bardzo boję. Że będzie złe, że niepoprawnie to zinterpretuję, że to komuś zaszkodzi i tak dalej. Więc też przestałem robić cokolwiek, bo zauważyłem, że bardziej krzywdzę świat, niż mu pomagam. I że dopóki się nie upewnię, że jak już wrócę i coś będę robił, to będzie już dobre robienie. I myślę, że dużo ludzi właśnie dzisiaj z takim przekonaniem chodzi i wyskakuje i krzyczy z takim przekonaniem, że robią coś dobrego dla świata. A moim zdaniem robią coś złego dla świata i to też pewnie się łączy z tym hasełkiem, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Że jak masz w sobie takie, już idę, będę robić coś dobrego, to niekoniecznie tak jest. Czyli uważasz, że lepiej jest zostawić ludzi sobie samym? Nie masz takiej potrzeby na przykład bycia jakimś... Ale to oni... Nie wiem. ...influencerem w cudzysłowie i nawracać ludzi chociażby za pomocą nawracać ludzi? Kanału. To brzmi tak fajnie. Bardzo ambitnie. Nie wiem właśnie, nie wiem jeszcze jaki mam zamiar. To się dowiemy pewnie. Kiedyś się mam nadzieję dowiemy. To też takie pytanie, bazując na tym wszystkim, co przed chwilą też powiedziałeś, chciałem się zapytać ciebie, czy masz jakąś taką zdefiniowaną ściśle hierarchię jakby wartości, o której mógłbyś jakby powiedzieć i która według ciebie może być uniwersalna jakby dla większości ludzi? Oczywiście. No to... Jest tak, na pierwszym miejscu tak? jest Bóg, mhm. Na drugim miejscu jest rodzina i na trzecim miejscu no jest pewnie coś tam robienie w świecie. Więc tak. Okay. A dlaczego tak jest? Dlatego, że życie z Bogiem często przerasta rodzinę, to znaczy może doprowadzić do kłótni między rodzinami, więc nie można rodziny stawiać wyżej niż Boga. Potem stawiasz rodzinę, bo bardzo łatwo ulec takiemu przekonaniu, że ja będę robił coś dobrego dla świata, ale mam w dupie rodzinę. I trochę taki miałem wcześniej. Że ludzie mnie potrzebują. Gdzie tu jakieś naczynia trzeba pozmywać, jak ludzie mnie potrzebują? Porywać. Więc to, no i potem ewentualnie jak zostanie czas, to może coś dla świata dobrego zrobić. To w takim razie dziękuję, bo to było ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo za wywiad, za pojawienie się. I także chcemy podziękować bardzo Pauza in Garden, która zgodziła się na zrobienie tego wywiadu właśnie tutaj. To był projekt Szeroko, a to jest Wojtek Markowicz. Dziękuję.